Transmisja z kotem. Chciałam zrobić tę krótką transmisję jutro. Co Ci da kurs polskiej gramatyki zreformowanej? Ale widzę, że piszecie, że potrzebne jest to już, no to wrzucę. Co Ci da kurs polskiej gramatyki zreformowanej? Czy warto wydać 10 zł na lekcję i przyjść na tę nieszczęsną gramatykę, której tak zazwyczaj większość z Was nienawidzi? Mam nadzieję, że będzie sympatyczniej niż w szkole. Zrozumiesz, dlaczego język polski jest skomplikowany. Odcięcie od korzeni, odcięcie od sanskrytu, niewiedza, że jest w ogóle jakaś korelacja u większości osób, Polaków. Formatowanie łacińskie, polski został wciśnięty w łacinę i utrata pierwotnej wiedzy o języku polskim i pierwotnej wiedzy o języku i o tej gramatyce. Zrozumiesz filozofię języka. Zrozumiesz, że nie da się i nie wolno oddzielać logiki gramatyki i nauki gramatyki od filozofii, bo tylko się tylko inaczej dobrze języka polskiego, który jest starożytny, głęboki, nie zrozumiesz. Trzeba wiedzieć, co to jest cykliczność, trzeba wiedzieć, co to jest chronologia w gramatyce, gdzie to się wyraża, jak nas to łączy z korzeniami. Nie ma żadnych struktur bezsensownych, każda struktura jest po coś. Zrozumiesz, dlaczego ważny jest taki układ, jak ja mówię, że ma być, a nie inny. I zrozumiesz, że dowolność nie jest wskazana. Zrozumiesz deklinację, czyli odmianę rzeczowników, przymiotników. Wytłumaczę, jaki powinien być dobry układ przypadków, jaka jest logika tego. Zrozumiesz koniugację, czyli odmianę czasownika. Zrozumiesz, przez co naprawdę się odmienia i jak powinny się nazywać te struktury, żeby logicznie czasownik zrozumieć. Dostaniesz albo kupisz książki z odmianami czasowników, a niektóre po prostu Wam podam, żeby zrozumieć, jaka jest logika, jak spójnie spojrzeć na czasownik i jak zrozumieć, jak on funkcjonuje, jak się odmienia. Będzie logika w tym. Zrozumiesz, jak powstają słowa. Ja wiem, że jest Prometej, wiem, że są inni i już o słowach dużo wiecie, ale powiem Wam, jaka jest rzeczywista logika rozumienia słów, jakie są trzy metody sprawdzania, co słowo znaczy i że tak naprawdę nie powinno się odrzucać żadnej z nich, czyli powiem o etymologii, o pochodzeniu słów. Powiem Wam, jak się słowa tworzą w języku polskim. To jest logiczne, są konkretne zasady, my mamy to w sobie, ale to też trzeba wiedzieć. Tworzymy słowa konkretnymi końcówkami, są zasady. I tak naprawdę nie ma do końca dowolności. To jest nasza intuicja językowa. Zrozumiesz, zrozumiesz te słowa. Zrozumiesz też, że wszystko w języku ma znaczenie, także dźwięk i znak, czyli na przykład litera alfabetu, czemu obecni językoznawcy w większości nie polscy albo nie idący za polską tradycją i polskim czuciem języka zaprzeczają. Dostaniesz sposoby na zrozumienie, na czym polega rozbiór zdania i to nie będzie taka droga przez mękę. Ja podaję logicznie, jak zdanie pojedyncze łączy się ze zdaniem złożonym, jak ze zdania pojedynczego powstaje złożone. Zrozumiesz nazwy, a to jest ważne. Trzeba rozumieć, że wszystko ma sens w języku polskim, a tam, gdzie nie ma sensu, to ja podaję Wam odpowiednią nazwę. Podaję Wam odpowiednie nazwy części mowy, części zdania. Mówię Wam, jak się kiedyś nazywały. I jaka nazwa Wam będzie służyć, jakiej macie używać, żeby dobrze rozumieć gramatykę i dobrze rozumieć swój język.
Mówię, jaka jest zależność między częściami mowy i częściami zdania. Wiele osób tego nie rozumie. W językach obcych często tych nazw się nie uczy, a język polski jest skomplikowany i tego trzeba uczyć. I wiele więcej. I będziemy mogli jeszcze porozmawiać o Waszych perypetiach, o Waszych dzieciach, o gramatyce itd. Zapraszam.